Od Ademiegu, żeby się odleciał. Żeby szczelił nam parę bramy. Brawo Tomasz, to jest to nastawienie. Brawo, człowiek. Optymista życiowy. Człowiek z brodą. Co tam, Oki? Pogadamy teraz. Zobacz, ale musi być tu gwiazdą, jak wszystkie kamery. Przyszedł i od razu kamery się. Do najłatwiejszych nie należał. To tak teoretycznie się mówi, że przyjeżdża zespół z ostatniego miejsca i trzeba tylko liczyć, ile bramek się zdobędzie. Tak? W rzeczywistości często bywa zupełnie inaczej. Fajnie, że to spotkanie wyciągnęliśmy na swoją korzyść, że w tym zespole jest jedność, nie ma much w nosie, tylko każdy, kto wchodzi, chce temu zespołowi pomagać. To jest najważniejsze. Po tej zmianie Antona Slobody, który musiał zejść z powodu kontuzji, musiałeś wziąć ciężar gry na siebie i naprawdę ogarnąłeś ten środek pola, bo twoja gra dzisiaj wyglądała naprawdę bardzo dobrze. No tak, starałem się jak najwięcej biegać, wiadomo, Zawisza dobrze grała piłką, w środku mieli dobrych zawodników, ale jak mówię, no najważniejsze 3 punkty. Wszystkiego dobrego od kuźni, zdrowi wspomnieni się i na tą bramkę czekajcie, bo się nareszcie. Super. Jego!
Idzie! Pomerski idzie! Idzie! Pomerski idzie! Idzie! Pomerski idzie! Brawo! Brawo! I kogo jeszcze? Wszystko. Właśnie, waszą specjalnością jest gra na wiosnę, więc teraz może być chyba tylko lepiej. Oczywiście, że tak będzie, na pewno. Będzie na pewno lepiej, rozkręcamy się. Widać, że ten zespół zaczyna funkcjonować coraz lepiej. Fajnie gramy w piłkę, to już nie tylko jest gra efektywna, ale również coraz więcej elementów efektownych dorzucamy, także to cieszy. Ty też dzisiaj pokazałeś, że właśnie w poprzednich spotkaniach trener Ojrzyński na ciebie nie stawiał, dzisiaj wszedłeś na murawę i od razu dostałeś opaskę kapitana. Cieszę się bardzo, powiem szczerze, że trener i zespół obdarzył mnie takim zaufaniem. Nie ukrywam, że jest to odpowiedzialność. Tym bardziej większy szacunek dla Marka Sokołowskiego, który tak, z takim ciężarem zmaga się praktycznie co spotkanie. Tym bardziej cieszy mnie to, że z taką odpowiedzialnością daliśmy radę i zdobyliśmy 3 punkty, że mogłem godnie Marka w tej roli zastąpić. Wszyscy zawodnicy naprawdę walczyli, oddawali serce na murawie. Niektóre mecze nie wychodziły, niektóre naprawdę układały się po naszej myśli, ale najważniejsze, że Podbeskidzie zrealizowało cel i jest w pierwszej ósemce. Dziękuję. Co zmotywowało cię najbardziej? Tak, dlaczego? Kolega z kamery.